Mateusz, tygodniowe wolna czasami niektórych potrafi rozleniwić, a niektórych zmotywować do jeszcze cięższej pracy, gdy umysł jest wypoczęty. Jak to było z Tobą po tej przerwie świąteczno-noworocznej? Ja sobie nie wyobrażam tak naprawdę, że jakbyśmy nie mieli tej przerwy. Myślę, że większość sportowców woli odpocząć ten tydzień, spędzić to czas ze swoimi dziewczynami, z rodzinami, z najbliższymi, więc takie wolne jest naprawdę bardzo potrzebne, ponieważ jak się wraca, to człowiek czuje się jakby, nie wiem, był Bogiem w pewnym momencie, jest rewelacyjnie. Dobrze się przygotowaliśmy do tego momentu, gdzie teraz jesteśmy. Mamy nadzieję, że będzie to spotkanie udane z naszej strony. Mówisz, że udało się Tobie i Wam wypocząć, ale czy ta przerwa nie wybije nas z rytmu tego grudniowego, który mieliśmy bardzo dobry? Miejmy nadzieję, że nie wybije nas z rytmu. Wiadomo, nie było łatwo wrócić po tygodniu nieodbijania, ale to jest normalna sprawa. Wydaje mi się, że jak wejdziemy na świeżości, to będzie nam się grało o wiele łatwiej. Drużyna z Lublina rozgrywała w tym czasie, gdy my odpoczywaliśmy spotkania. Też wygrali z zespołami, z którymi też wygrywaliśmy, które nie są najłatwiejszymi drużynami do grania, bo tam Kędzierzyn i Jastrzębie, no to naprawdę trzeba przyznać, że żeby wygrać z takimi zespołami, to trzeba mieć jaja i pokazać klasę. No szykuje się bardzo dobre spotkanie i liczymy na to, że wrócimy szczęśliwi do domu. Na sam koniec to nasza druga wizyta w Lublinie. Jak Ty się czujesz w tej hali? Jak przyjechałem i zacząłem się rozgrzewać, to przypomniał mi się pierwszy raz, gdy się bardzo średnio czułem przyjeżdżając tutaj. A teraz o 180 stopni się to wszystko odwróciło. Mam nadzieję, że będzie ogień.